Do ostatniego momentu trzymała w napięciu i dosłownie na ostatniej prostej pokonała wszystkich konkurentów. Rzeka Ruda została rzeką roku 2015. Rzutem na taśmę pokonała Kanał Bydgoski, który przez długi czas prowadził w konkursie na rzekę roku organizowanym przez Klub Gaja. Na ręce prezydenta Rybnika została wręczona już statuetka. To pierwszy krok ku temu, aby nastawić politykę miasta na rekreację wokół rybnickich rzek. Rzutem na taśmę, ale udało się. Rzeka Ruda zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie i została rzeką roku 2015. Plany są bardzo ambitne. Chcemy współpracować z Kuźnią Raciborską, chcemy popularyzować rzekę. Myślę, że ten tytuł przysłuży się temu, aby bardziej weszła Ruda w umysły i serca rybniczan. Uroczystość wręczenia statuetki nie mogła mieć miejsca nigdzie indziej, jak tylko na terenach leżących nad rzeką laureatką. Statuetka trafiła w ręce prezydenta miasta w dzielnicy Stodoły. Tutaj też zorganizowano spływ kajakowy, biwak i koncert. Świętowaniu nie było końca, nie kończą się też plany prezydenta Rybnika i burmistrza Kuźni Raciborskiej związane z wykorzystaniem rzeki i terenu wokół niej się znajdujących. Razem z panem prezydentem projektujemy tutaj taki troszkę przystań. Ja mam dwa gotowe projekty na rzece Rudzie. Jeden jest w Kuźni Raciborskiej, drugi jest w ujściu Rudy do Odry, to jest w Turzu, a trzeci chciałbym mieć jeszcze w Rudach, także taki szlak. Będziemy mieli te same logo tutaj, tak żeby ta rzeka była rozpoznawalna i wszystko podobnie. Infrastrukturę zrobimy tak, żeby wszyscy wiedzieli, że są na jednym szlaku, mimo że te granice gmin się mijają. W rzekach jest potencjał, podkreślali włodarze, podkreślał też prezes klubu Gaja, organizującego ogólnopolski konkurs na rzekę roku. Tak jak ja wciąż podkreślam, to społeczność lokalna musi zobaczyć, że ma takie miejsce. Takie imprezy jak dzisiejsza pokazują, że wokół takich pozytywnych elementów jak rzeka można się jednoczyć. Czyli nie musi to być coś negatywnego, nie musimy się skrzykiwać, jeśli można tak powiedzieć, bo trzeba z czymś powalczyć. Możemy po prostu wspólnie pobyć, cieszyć się tym, że mamy takie miejsce. Na początek włodarze Rybnika i Kuźni Raciborskiej chcą oznakować rzekę, chcą stworzyć miejsca dla kajaków. W końcu chcą stworzyć szlak turystyczny, który będzie bogatą ofertą dla mieszkańców Rybnika, Kuźni i okolic. Miasto powinno wrócić do rzeki. Mamy i na cenę tutaj wzdłuż, na cenę będzie za niedługo deptak, będzie miejsce dla rowerów, dla rolek. Rzeka na cenę to inne możliwości, inny potencjał. Myślę, że kajakarsko jest bardzo dobrze ją po prostu wykorzystać. Do ogólnopolskiego konkursu Rudę zgłosił Rybnicki Urząd Miasta. W finale przedsięwzięcia Ruda znalazła się razem z 11 innymi rzekami. Głosowanie na najlepszą z nich trwało od 1 do 29 września. Podczas trwania plebiscytu Ruda sukcesywnie zmniejszała dystans do prowadzącego właściwie od samego początku Kanału Bydgoskiego. Ostatecznie rybnicka rzeka zdobyła prawie 6 tysięcy głosów i pokonała Bydgoszcz 316 głosami.